Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Wszystkich tu obecnych biorę za świadków, aby w razie potrzeby o niniejszym małżeństwie w obliczu Boga zawartym i przez Kościół potwierdzonym świadczyć mogli. Się tam wziął. 10 lat się nad tym zastanawiam. Jak ja mogłam nie zauważyć tego kundla w kościele? Jak? Zwyczajnie. Łzy, szanownej pani, wzrok zamgliły. Uważam, że osoby łzawiące, zwane czasem zołzami, w ogóle nie powinny brać udziału w tego rodzaju uroczystościach. Strata czasu. I tak niczego nie widzą. Tak, teraz już wiem, dlaczego moja wnuczka i Basia Szlochary nie mogły znieść pana bandyckiej gęby w tak podniosłym momencie. Dobrze, że nasz proboszcz to były kapelan więzienny. Inny to by czmychnął sprzed ołtarza i byłby klops zamiast wesela. Pani to zawsze najpierw mówi, zanim pomyśli. Gdyby pani bywała w teatrze... tej najwspanialszej świątyni sztuki, to by pani dobrze wiedziała, że Walicki Antoni... Niby pan. Oczywiście. Otóż, że ja już ponad 100 razy wychodziłem na scenę w weselu mego nieodżalowanego przyjaciela lat młodzieńczych Stacha Wyspiańskiego. Tak, weselu. A niby jako kto? Jako kto? Rzecz jasna, jako Jakub Szela! Pewien krytyk nawet napisał, że jestem przekonującym uosobieniem krwawej rzezi galicyjskiej. Tak, nie cierpię pismaków, zwłaszcza tych gazetowych.
ale ten to musiał być rzadkiej mądrości człowiek. Złośliwości dyletantki nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Chyba, żeby taką opinię wygłosiła prawdziwa znawczyni sztuki. Pan ma na pewno na myśli Narcysię. Odczuwa ona niesłychaną słabość do dętych orkiestr strażackich. Mogłem mieć na myśli jedną jedyną osobę, a mianowicie Basię. Kto mnie wołał? Czego chciał? Jezus Maria. Basia, a ty skąd tutaj? Dzień dobry, babciu. Dzień dobry. No przecież umówiliśmy się, że przyjdę po was po szkole. Dzisiaj jest 10. rocznica ślubu wujostwa olszowskich. A, czy mam z tego rozumieć, że ten ponury osobnik jest też zaproszony na obiad rodzinny? No oczywiście. A to ja raczej przejdę się na cmentarz, bo tam jest wesele. A, uj, powiedział, co wiedział. A co ma być na ten obiad? Chyba jakieś pyszności, bo kucharka od rana chodzi w papilotach. Ostatnio jak plotła sobie papiloty, to był obiad z 5 dań i 3 deserów. Aż 3 deserów? Mhm. O, rozpaliłaś moją ciekawość, drogie dziecko. Gdzie mój kapelusz? A, proszę bardzo. Dziękuję. No, ostatecznie może być tort. Nie nakładaj mi tego, mi się tak trzęsie. No boi się trochę. Dla mnie 2 kawałki. Zawsze wiedziałam, że desery wymyślono nie dla dzieci, ale dla mężczyzn. O, to nie zupełnie tak, moja droga. Ty nas podejrzewasz o zwykłe łakomstwo, a my tymczasem uważamy, że tego, co rozpoczęte, nie wolno porzucać przez byle kaprys. Czymże byłby obiad bez deseru? Toż to tak jak sztuka bez ostatniego aktu, prawda, panie Antoni? O, oczywiście, drogi mistrzu. Finis coronat opus, czyli wieniec kończy czoło. Puh, taka galeretka, tak mi się trzęsie, że mi się myśli poplątały. Nasz mistrz chciał powiedzieć, że koniec wieńczy dzieło. Kucharce należy się dzisiaj specjalna pochwała. Jeszcze kawałek? To prezent dla wujostwa. Za to, że jesteście tacy dobrzy i tacy kochani. Tyle lat poniewierały się te fotografie w szufladzie. Pomyślałam więc, że ułożę z nich kronikę 10-lecia naszej rodziny. Przecież każda rodzina powinna mieć taki swój album. Prawda, babciu? Tak, kochanie. Masz rację, Basieńko. Dzięki tobie poznaliśmy się. Kibic. Kibic. Pokochaliśmy się i staliśmy się prawdziwą rodziną. Widzisz? To nasze dzieło. Nasze? Moje! Niech ci będzie tam. Zostanie. No i co, udało się? Mhm. To kiedy? Na dużej przerwie spotkamy się w ogrodzie. Dzień dobry, panienko. Dzień dobry, panie psorze. One znowu coś spiskują. Cisza. Dziś rozpoczniemy cykl lekcji o wielkich wyprawach polskich podróżników. Hurra! Panie profesorze, a dokąd pojedziemy na wyprawę? Ja chcę na Madagaskar! My chcemy do Chin! Do Azji! Proszę, ale... panienki, spokój. Siadajcie.
To naprawdę dla nas? No pewnie, że dla was. Ja mam tego w domu pełno. Jak tam w szkole? Po staremu, nudy. A, dobrze, że jesteście. Może któraś z was powie mi łaskawie, gdzie podziało się do licha moje pióro. Pióro? A po co wujaszkowi pióro? Basieńko, samym palcem pisać jeszcze nie potrafię. Może pies? No właśnie, może kibic? Kibic? Zaczął pisywać wiersze na starość, tak? Uh-huh. I wypijać atrament z kałamarza, bo nie została ani kropla. Już ja znajdę tego. No wcipnij się. Aha, tylko mi nie mówcie, że to kucharka, bo jest niepiśmienna. A listy miłosne pisuje jej ten student z czwartego piętra. Poza tym to już trzecie pióro w tym tygodniu. Zobacz. A teraz mamy tutaj... O, widzisz? Jak jest ten dopływ Amazonki? Gdzie jest kawa? Przed godziną niedwuznacznie sugerowałeś, że zapodziałam gdzieś twoje narzędzia pracy. Zniosłam to z godnością, ponieważ wiem, do czego zdolny jest pisarz, kiedy tworzy. Dla uspokojenia postanowiłam wyprać twoje kołnierzyki. Wielce chwalebny zamiar. Gdzie jest kawa? Twoja ironia jest całkowicie nie na miejscu. Chcę cię poinformować, że zaginęły gdzieś twoje kołnierzyki. 7. Nie rozumiem. Zaginęło gdzieś 7 twoich kołnierzyków. A to twoim zdaniem mam rozgryzać i popijać wrzątkiem? Przepadło gdzieś bezpowrotnie 7 twoich kołnierzyków od koszul. Marki Splendid, numer 41, nikomu niepotrzebnych, bo zużytych. Nie zżarł ich kibic. Na nic też nie mogły przydać się mnie, Basi, ani kucharce. No, rozumiem, to niby wszystko prawda, ale nie rozumiem, co sugerujesz. Nie sugeruję, ale przypuszczam, że sam je gdzieś zarzuciłeś. Podobnie jak pióra. A atrament wypisałeś i zapomniałeś kupić nową butelkę. Ja wiem, że ty wiesz, że jestem dziwakiem. Ale zastanów się, kochana żono, czy kiedykolwiek miałem zwyczaj zdejmowania kołnierzyka podczas chodzenia po mieście i porzucania go na ulicy? Nie. Nie. A więc tym bardziej nie uczyniłbym tego 7-krotnie. A teraz pozwól, że ja wrócę do swojej pracy, a ty do dalszych czynności śledczych. Chodź. Chodź, kibic. Widzisz, piesku, co się nawyprawiało? I co ja mam teraz zrobić? Zupełnie zgłupiałam od tego wszystkiego. Uczysz się, Basieńko? Tak, geografii Ameryki Południowej. Coś się stało? Nie, nie, nic. Coś mi się przypomniało. Przyszłam do ciebie, żeby się trochę uspokoić, a ty akurat wędrujesz nad Ameryką. Czy to coś złego? Ależ skąd? Nie przeszkadzaj sobie. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. Wszystkie dziewczyny, posłuchajcie, gdzie są kawiarki. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, oczywiście. Dobrze, dobrze. Co one tam robią? Chyba się modlą, albo coś takiego. Nic nie słyszę. I przysięgam, że nigdy, przenigdy. I przysięgam, że nigdy, przenigdy. Namawiana... Przekupywana i torturowana. Namawiana, przekupywana i torturowana.
Nie powiem skąd i od kogo mam te drogocenne przedmioty. Nie powiem skąd i od kogo mam te drogocenne przedmioty. I będę ich strzec jak źrenicy oka. I będę ich strzec jak źrenicy oka. Kibic! No co, piesku? No prosiłem co się dzisiaj wydarzyło? Żeby nie grzebać w moich papierach, żeby nie przewracać w moim biurku. Nie mogę później niczego znaleźć. Nie zawracaj mi głowy. O, Basieńko, dobrze, że jesteś. W tobie cała nadzieja. Chyba, ale co się stało? Słuchaj, wujka, wujek jest trochę zdenerwowany. Trochę zdenerwowany? Ja już prawie oszalałem. Toż to dom wariatów. Ale nie można tak się zachowywać. No na miłosierdzie boskie, przecież zginęło mi 7 kartek rękopisu. Ale jak mogły ci zginąć twoje karty? No właśnie nie wiem, właśnie nie wiem. Może ich jeszcze nie napisałeś? Błagam cię, przestań. Proszę, przestań. Czy to duża strata? Dziewczyno, pracowałem nad tym 1,5 dnia. O Boże, to z tej nowej powieści. Tak. Niech wujcio nie szuka. Jej jutro przyniosę, to ja je zabrałam. Słucham? Niech wujcio mnie zabije, ale niech tak na mnie nie patrzy. Ja nie wiedziałam, że to z tej nowej książki. Ja bym nigdy... Myślałam, że są już niepotrzebne. Chodź tutaj do mnie, moje dziecko. To ja zabrałam te kartki, ten atrament, te pióra i te kołnierzyki. Jestem podła, że się nie przyznałam. Pióra i atrament? Ale na co ci potrzebne były jego kołnierzyki? Ale to nie dla mnie, to wszystko dla szkoły. Zaraz, Basieńko. Proszę bardzo, mów po kolei, co i jak. I nie waż mi się płakać. Ale ja nie płaczę. Ja chcę umrzeć, bo jestem podła. Nie, wcale nie jesteś podła, tylko trochę zwariowana, jak większość panien w twoim wieku. No, co z tą szkołą? Widzisz, wujku, ja mam w klasie 7 przyjaciółek. A w ogóle to cała klasa kocha się w tobie. A te 7 to najwięcej. Ciociu, każda z nich ma fotografię wujaszka. Jak są imieniny wujaszka, to stawiają tę fotografię między kwiatami i palą przed nią świeczkę. Niemożliwe. Słowo honoru. Tak kochają się w wujaszku, że już chyba nie można więcej. Dlatego musiałam dać te pióra i ten atrament. No i jedne dostały pióra, a drugie atrament. I co one z tym robią? Jak to co? Chowają je na pamiątkę. A jedna to w ogóle chciała wypić ten atrament. Bo powiedziała, że jak wojownik zje serce lwa, to staje się nieustraszony. A jak ona wypije atrament wujaszka, to będzie pisała tak pięknie jak wujaszek. A kołnierzyki? To noszą je? Nie, bo są za duże. W ogóle to te koleżanki chciałyby mieć autograf wujaszka. No i ja chciałam zabrać te stare kartki, ale przez przypadek zabrałam nowe. Niech mnie wujaszek zabije, bo nie jestem warta innego losu. A kartki odniosę jutro. Już myślałam, że się nigdy nie roześmiejesz. Przebacz jej teraz. Przebaczam. Naturalnie, że przebaczam. Przysięgam, że cię bardzo kocham, ale nigdy nie przypuszczałam, że miłość może być tak szalona. Dzięki tobie, Basiu, zrozumiałem, że pisarstwo to bardzo miłe zajęcie. I obiecaj jej 3 pióra, bo cię dziewczyna udusi. Basiu, jak patrzę na twoją smutną minę, to taka złość we mnie wzbiera, że natychmiast udusiłbym tego, no tego, przez którego jesteś taka smutna. Dobry z ciebie chłopak, ale ja sama narozrabiałam i teraz muszę coś zrobić. Siłą się tu nic nie zdziała, to trzeba coś wymyśleć. Ja na pewno coś wymyślę, tylko powiedz w jakiej sprawie. Bo widzisz, bo ja... Ale nie, nie mogę wam powiedzieć, bo my przysięgałyśmy. Ale na nas zawsze możesz liczyć. Wiem, dziękuję wam bardzo. No to do jutra. Bardzo was lubię. Obu. Basiu.
Gdzie rękopis? Nie chcą oddać. Aha. Podłe kobiety. Jedna powiedziała po moim trupie, a druga w ogóle nie chciała rozmawiać. Tylko Haneczka mówiła, że odda, ale jak inne się sprzeciwiły, to ona też. Kompletna klapa. Dziewczyno, nie dobijaj mnie. Od rana próbuję odtworzyć te kartki. Ale mi się nie udaje. Zaczynam wariować. Mam wrażenie, jakbym utracił najlepsze zdania, jakie kiedykolwiek napisałem. Ale wszystko będzie dobrze. Tylko trzeba się trochę potargować. Co to znaczy potargować? O czym ty mówisz? Mówię prawdę. Każda odda kartkę, ale pod warunkiem, że wujaszek wpisze się jej do pamiętnika. Ha! Toż to szantaż i gwałt. O, kozy nieznośne. No, ładne masz, przyjaciółki. Trudno, napiszę każdej ze dwa słowa. Dwa słowa? To będzie mało. No więc dobrze, napiszę więcej. Przynieś jutro te pamiętniki. Co? Tego nie da się tak zrobić. One chcą z ręki do ręki. Wujaszku, ty się musisz z nimi spotkać. No nie wiem. Nie wiem. Zaczynam mieć tremę. A jeżeli mój wpis nie spodoba się, pal 6, ten rękopis może wcale okazać się nie taki świetny. Ale razem ze złudzeniami na mój temat utracę grono najwierniejszych wielbicielek. Niech oto wujaszka głowa nie boli. One się tak łatwo nie odkochają. Wiem. Ale co? Wiem, dokąd pójdziemy. Czy mogłabyś w moim imieniu zaprosić te młode damy jutro do wedla? Przy gorącej czekoladzie i ciastkach mam wrażenie, że moje wypociny staną się nieco atrakcyjniejsze. Dobry pomysł? Wujaszku, jesteś fantastyczny. One oszaleją ze szczęścia, a reszta szkoły pęknie z zazdrości. Dobra, Basiu, wszystko załatwione. Wujaszek zgodził się dać autografię. Naprawdę? Tak się cieszę. Wujaszek zaprasza was do kawiarni. Zgodził się? Tak. Przynieście rękopisy, proszę was. Oczywiście. Ale heca, Basia zaprosiła dziewczęta na spotkanie z Olszowskim. Nie zgadniesz dokąd. Wcale mnie to nie interesuje. Bandziu, co ci jest? Nic mi nie jest, daj mi wreszcie spokój. No i gdzie są moi goście? Powinny już być. No nie, wariatki. Już są. No co wy tu robicie? Właśnie. Dzień dobry. Witam. Witam. Proszę bardzo, proszę siadać. Tutaj, tu jest miejsce, proszę uprzejmie. Siadaj, Basiu, siadaj. Panie pozwolą, że je ugoszczę. Proszę pani, dla panienek tacę ciastek i gorącą czekoladę, a dla mnie jeszcze raz małą czarną. Dziękuję. To co, możemy teraz przystąpić do interesów? Może zaczniemy od pani? Czy mogę prosić o zwrot mojego rękopisu? Kartka jest w środku. Dziękuję. Jak pani ma na imię? Kicia. A, to oryginalne. A od czego to jest zdrobnienie? Od Marii. No, powinienem się był domyśleć. Proszę bardzo. Dziękuję.
Spotkamy się.